Co jest ważniejsze? Czy kalorie, czy jednak makroskładniki? Chudnięcie z wagi, a redukowanie tkanki tłuszczowej nie zawsze idzie ze sobą w parze. Super dieta. Jem sobie 3 razy dziennie pizzę, dopijam odżywkę białkową, bo odżywka białkowa... Siema, witamy wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o... Michał Karmowski. Radek Słodkiewicz, a dzisiaj pogadamy o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o kaloriach i o makroskładnikach. A może bardziej o tym, co jest ważniejsze, czy kalorie, czy jednak makroskładniki? No, zacznijmy może od tego, że ogólnie nadrzędnym czynnikiem tego, w jaki sposób my kształtujemy sylwetkę, zawsze będzie podaż kalorii. Czyli musimy sobie jakby zbilansować to, ile my kalorii potrzebujemy, jakie jest dzienne nasze zapotrzebowanie i ile kalorii my dostarczamy naszemu organizmowi. I to jest bez względu na to, czy budujemy masę, czy redukujemy tkankę tłuszczową, to jest nadrzędny w ogóle czynnik i wyznacznik tego, co będzie się działo z naszym ciałem. Natomiast w moim przekonaniu kaloria kalorii nie jest równa i ma znaczenie to, czy my będziemy dostarczali kalorie czy makroskładniki z pełnowartościowych produktów, czy z produktów przetworzonych, śmieciowych, które nie mają tak dużo witamin, minerałów, błonnika, czyli tych rzeczy, które mają niewątpliwie bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób nasz organizm się zachowuje, reaguje, czy nawet jak trawi posiłki. Bo musimy wiedzieć, że produkty takie przetworzone, gdzie są tłuszcze trans, gdzie jest bardzo dużo cukru, bardzo też dużo glutenu, który jest pakowany wszędzie, będzie miało wpływ na to, w jaki sposób nasze jelita będą trawiły ten pokarm i jak później nasz organizm dzięki temu będzie albo pozyskiwał energię i budował na przykład nowe mięśnie, czy w jaki sposób będzie spalał tkankę tłuszczową, bo tych kalorii powinno być mniej i czy będzie on dobrze odżywiony, czy nie będzie dobrze odżywiony. Dlatego ja od dawien dawna powtarzam, że oczywiście bardzo ważnym czynnikiem są kalorie, ale w moim przekonaniu makroskładniki są też istotnym elementem i należałoby tutaj zadbać o to, żeby te makroskładniki pochodziły z jak najmniej przetworzonych produktów i z jak najbardziej pełnowartościowych produktów, o tak. Dokładnie. Słuchajcie, najczęstszy problem, jaki ludzie jakby widzą, czy jakby może nie dostrzegają, że tak powiem, dlaczego tak jest, to to, że jak nagle na przykład zaczynają jeść czysto, zaczynają patrzeć na te makroskładniki, to mówią, wcześniej nie patrzyłem na to, co jem i nie chudłem, a teraz chudnę. A w ogóle nie liczę kalorii, tylko po prostu patrzę na makro. I tak najczęściej się dzieje dlatego, że niechcący jedzą mniej kalorii. Dlatego, że wiecie, jeżeli bierzemy sobie, nie wiem, 200 gramów białka, nie? 200 gramów węglowodanów, tam 60-80 gramów tłuszczy. Z takich produktów pełnowartościowych, zdrowych, to jest tego naprawdę masa jedzenia. Natomiast zjedzenie tych samych kalorii z takich przetworzonych rzeczy, z jakichś, nie wiem, słodkich batoników, jakiejś pizzy i tak dalej, to naprawdę no, nie ma co tam za bardzo jeść. Dlatego jeżeli ktoś się przerzuca na dietę taką czystą, tą jakościową dietę, to może widzieć faktycznie, że waga mu spada, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego faktu, że tych kalorii jest znacznie mniej. Więc może powiedzieć, że kalorie są jakby nie było najważniejsze, jeżeli chodzi o to, czy tyjemy, czy chudniemy. Mówię tyjemy, nie, czy budujemy masę mięśniową. Bo jeżeli już chodzi o budowanie masy mięśniowej, to tutaj te makro będzie miało znaczenie. I również jeżeli mówimy o chudnięciu z tkanki tłuszczowej, a chudnięciu ogólnie, to można powiedzieć, że kalorie będą powodowały, że będziemy chudli. Natomiast jeżeli byśmy chcieli gubić tkankę tłuszczową, ale utrzymać jak największą masę mięśniową, to tutaj również makroskładniki mają bardzo wielkie znaczenie. Dlatego można powiedzieć, że te dwie rzeczy idą sobą w parze. Nie można tak zupełnie patrzeć tylko czy makro, czy ten. Mówię, niektórzy widzą faktycznie efekty patrząc tylko na makro, ale dzięki temu, że niechcący jedzą mniej kalorii. To jest tak samo jak wiecie, te wszystkie diety, które są. Ludzie pytają, która dieta jest lepsza? Czy jakaś tam, nie wiem, intermittent fasting, czy tam jakaś śródziemnomorska, czy taka, czy siaka i tak dalej. Natomiast zobaczcie, jeżeli chodzi o system jedzeniowy, to tak czy siak, jakby najważniejsze jest to, ile tych kalorii, że tak powiem, dostarczamy. Można tyć i na intermittent fasting i można chudnąć, chociażby dlatego, że jeżeli mam okno na przykład żywieniowe, to nie jestem w stanie zjeść tyle kalorii w przeciągu tam na przykład, nie wiem, 6 godzin, co bym zjadł przez 24 godziny. Ale jeżeli jestem w stanie,
też przydaje, to też wtedy jakby nie słynne. Więc najważniejszą sprawą, tak czy siak, jeżeli będziecie układali sobie dietę, to jest oczywiście odpowiednia podaż kalorii, więc gdzieś tam znalezienie tego sobie takiego zera metabolicznego, ale jak już to macie, to musicie ustalić makro w zależności od tego, ile macie masy mięśniowej, ile macie tłuszczu, co robicie na co dzień, czy wasza aktywność taka spontaniczne, że powiem, jest na wysokim poziomie czy niskim. No i też od tego, ile czasu spędzacie na siłowni, czy na bieżni, czy na jakichkolwiek innych sportach. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, tutaj bym chciał przytoczyć taką jedną rzecz, bo bardzo wiele osób z was ogląda przeróżnego rodzaju TikToki z trenerami personalnymi i tak dalej, którzy mówią wam, że najważniejsze są kalorie, że możecie jeść McDonalda, możecie chudnąć, możecie jeść pizzę, możecie chudnąć. Jasne, że tak. Bo jeżeli będziecie w deficycie, bez względu na to, czy on będzie wytworzony... Ale chudnąć. Chudnąć, właśnie do tego zmierzam. Że jeżeli będziecie w deficycie, bez względu na to, czy on będzie wytworzony poprzez zmniejszenie ilości przyjmowanych pokarmów, czy aktywność fizyczną, bo można to zrobić na dwa sposoby, to i tak będziecie chudli. Natomiast chudnięcie z wagi, a redukowanie tkanki tłuszczowej nie zawsze idzie ze sobą w parze. Jeżeli wasz organizm będzie w deficycie odpowiednich makroskładników, mam tutaj na myśli przede wszystkim białko na odpowiedniej podaży, witaminy, minerały, które są potrzebne do utrzymywania przeróżnych jakby mechanizmów metabolicznych, to wy bardzo możliwe, że będziecie tracili wagę, ale będziecie też tracili bardzo dużo mięśni, na których wam zależy, żeby one zostały. I tak samo jest w drugą stronę. To, co Radek powiedział, że od nadmiaru jakby kalorii w diecie, nawet tych dobrych, będziemy tyli i tylko jest tutaj różnica. Jeżeli będziemy mieli makroskładniki pełnowartościowe, czyli dobre źródła białek, węglowodanów oraz tłuszczów, to w połączeniu z treningiem siłowym, oporowym, będziemy budowali masę mięśniową. A kiedy te niestety kalorie będą pochodziły ze śmieciowego jedzenia, będzie tam niedobór białka, będzie dużo tłuszczów nasyconych, trans i tak dalej, dużo cukrów prostych, to prawdopodobnie bardziej będziecie się ulewali, niż budowali masę mięśniową. I to jest właśnie ta różnica. Weźmy też pod uwagę, że funkcjonowanie naszego organizmu jest bardzo mocno uzależnione od pracy naszych jelit. Więc jeżeli my tam wrzucamy śmieciowe jedzenie, no to te jelita dużo bardziej się męczą ze strawieniem tego pokarmu i z pozyskaniem odpowiednich, można powiedzieć, cegiełek budulcowych. I to jest też czynnik taki, który trzeba brać pod uwagę, kiedy właśnie układacie sobie menu. I mówię, ja wiem, że wielu trenerów pewnie wam pokazuje takie filmiki i wy popadacie w taki zakręt, że jak pójdę do tego trenera i on mi ułoży dietę, to będę mógł sobie zjeść, czy będę mogła zjeść McDonalda, czy coś innego i to będzie super. Pamiętajcie, że to są wszystko zabiegi marketingowe, no bo wiadomo, że łatwiej jest kogoś przekonać do swojej diety, że będziesz mógł zjeść sernika u babci, jutro McDonalda, pojutrze kebab, a w niedzielę pizzę, niż powiedzieć komuś: słuchaj, no pizzę możesz zjeść, ale okazjonalnie. Tak, no to wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i chcielibyśmy czerpać jak najwięcej przyjemności, zwłaszcza ci, którzy kochają jeść, no żeby właśnie jeść takie produkty, które no nie do końca jakby będą dla nas dobre, jeżeli chodzi o wybrany cel. Wiadomo, że jak ktoś nie jest kulturystą, to nie musi jakby też tak do końca w 100% wszystko, że tak powiem, robić jak kulturysta. No ale wiadomo, że jakby chociaż te 80% tego jedzenia musi pochodzić z tych takich nie tyle kulturystycznych, co z tych takich zdrowych, nieprzetworzonych, że tak powiem, rzeczy. Ja to zawsze mówię tak, że jak ktoś robi spalanie tkanki tłuszczowej na przykład, czy buduje masę, ale bardziej spalanie tkanki tłuszczowej, to wiadomo, że on może sobie pozwolić tam na jakąś kostkę czekolady, czy coś takiego, jeżeli też to uwzględni sobie w diecie. Czy tam na przykład niektórych mam klientów, że koniecznie muszą czy jakiegoś drinka może uwzględnić i tak dalej. Mówię, okej, jeżeli zjadłeś wszystko, mieścisz się w tych kaloriach, ale tak czy siak 80% spełniasz tego, co masz spełniać, masz optymalną ilość białka i tak dalej, to niewiele się stanie, jeżeli dokładnie tam ta kostka czekolady sobie wleci.
ale jeżeli generalnie wlatuje tam 50-60% kalorii z tej diety jest pochodzenia takiego właśnie złego, no to nie jesteśmy w stanie, że jak powiem, tej diety wykorzystać do spalania optymalnego naszej tkanki tłuszczowej. A zobaczcie, jeżeli chodzi o złe spalanie tkanki tłuszczowej, to na pewno znacie takie osoby, które gdzieś tam zaczęły redukować i widzicie, że powiedzmy ktoś tam, nie wiem, facet na przykład bardziej, był taki nabity, miał mięśnie, to i tak dalej, zrzucił 10 kilo, czy tam 15 i dalej jest gruby, nie widać, a nie ma mięśni. Nie widać tych zarysów mięśni, a dalej jest po prostu tylko tyle, że jest mniejszy i nic się więcej nie zmieniło. To jest ewidentnie przykład na to, że dieta była źle ułożona, że to makro, że tak powiem, jednak ma znaczenie. Słuchajcie, ja też znam wiele osób, które niestety podchodzą do tego w ten sposób, że te kalorie, liczą sobie tylko kalorie. I niestety znam kilku takich chłopaków, którzy, nie mówię z kulturystów, ale bardziej z tych niestety sztuk walki, że nie chcą po prostu jeść tego kurczaka, nie chcą tego, bo tego nie lubi, tego nie lubi. I on tam sobie robi, że tam powiedzmy, nie wiem, 2000 kalorii, czy tam 2200 je, byle czego. I wygląda słabo, cały czas wygląda słabo, no to... że to nie jest to, co powinno być przy takiej ilości wysiłku i tego wszystkiego, co robi to na co dzień. Ja ci powiem, mam przykład znajomego, który no już można powiedzieć rok chodzi na siłownię i naprawdę jest systematyczny, trenuje 3-4 razy w tygodniu, w zależności od tego, jak pozwala mu praca. No i właśnie też nasłuchał się różnych filmików, dlatego o tym wam wspominam, trenerów z TikToka, którzy mówią, że kalorie wystarczy wyliczyć, mieścić się w swoim zapotrzebowaniu i będzie ok. No i słuchajcie, koleś jest miłośnikiem pizzy i zjada codziennie 3 pizze Giuseppe. I do tego, no tak, każda pizza ma 900 kalorii, wyliczył sobie, że to jest niecałe tam 2700. No, do tego sobie dokłada, wiadomo, że białka jest tam może nie do końca tyle, ile powinno być. To sobie dopija 2 szejki białkowe i mówi, no i super dieta, jem sobie 3 razy dziennie pizzę, dopijam odżywkę białkową, bo odżywka białkowa jest przecież na masę, tak, no bo białko i jest super. No niestety postępy nie są super i cały czas wymyśla jakieś tam nowe metody treningowe i skupia się właśnie na tym, co jakby jest, można powiedzieć, takim nie do końca mega istotnym czynnikiem tego, czy będzie redukował tkankę tłuszczową, czy nie. Oczywiście trening jest ważny, ale w tym kontekście, jakby w jego przypadku, to mógłby pójść i po prostu się zmęczyć na tej siłowni, robić cokolwiek, żeby zrzucić tą tkankę tłuszczową, po prostu wytworzyć jakiś tam deficyt, być może troszkę większy, ale gdyby przyłożył się do tej diety, to gwarantuję wam, że te efekty byłyby naprawdę dużo, dużo większe. I ja powiem nawet na swoim przykładzie, kiedy pierwszy raz podjąłem decyzję o tym, żeby no, dobrze wyglądać, w sensie zredukować tkankę tłuszczową, pamiętam jak dziś, pierwszą moją dietę dostałem od Agnieszki Szwankowskiej. To była kulturystka, która mieszkała w fitnessiara, ale wyglądała jak no, kulturystka, tak, można tak, powiedzieć. Fenomenalne proporcje w ogóle, no super, taka może super być, zawodniczka, tak? Super zawodniczka, taka maszyna, powiem, że mogę powiedzieć z siłowni. I od niej dostałem taką dietę, słuchajcie, gdzie no niestety był ryż, kurczak, no jakieś tam brokuły, marchewka. Tak kiedyś się zawsze jadło, wszyscy tak jedli. Tak, wszyscy jedli generalnie tak samo. No i powiem wam tak, byłem na takiej diecie, można powiedzieć, 2 tygodnie. To było tak niesmaczne dla mnie, tak niedobre. Coś zupełnie nowego. Coś zupełnie nowego. No wiesz, gdzie jadłem naprawdę tak. No, zupełnie odmienne rzeczy. Karkówki, jakieś schabowe, golonki w ogóle. I moją ulubioną, można powiedzieć, potrawą była złota z indyka z dużą ilością keczupu, z 2 bułkami maślanymi z serem. No. To był taki mój ukochany posiłek. I nagle się przerzuciłem na to i słuchajcie, mimo tego, że to było naprawdę niedobre, to te efekty jakby w ogóle kształtowania tej sylwetki, zrzucania najpierw wody, ta opuchlizna, która ze mnie zeszła, bardzo mocno mnie motywowały. I dlatego też ja moim podopiecznym teraz układam w tej chwili właśnie takie diety, o których ty mówisz. 80% produktów dobrych, 20% może nie do końca. I jeżeli tak sobie to porozkładacie, to gwarantuję wam, że będzie ten sukces i będzie ten efekt widoczny gołym okiem. A motywacja przychodzi właśnie z biegiem czasu, kiedy wy widzicie tą swoją metamorfozę w lustrze i wtedy no, łatwiej jest też jakby utrzymać się w tym reżimie. Ale też słuchajcie, myślę, że w obecnych czasach, gdzie mamy tak dużo dobrych produktów, zero, różnych innych, low carb, czy low fat, czy w ogóle zero tłuszczu, że no można teraz, sobie urozmaicić teraz jak ktoś mi mówi, że ma jałową dietę, no to po prostu jest albo mało kreatywny w kuchni, albo leniwy.
Tak, no bo naprawdę można w tej chwili sobie przygotowywać tak fenomenalne potrawy, czy to desery słodzone erytrytolem, gdzie no, nie mamy wtedy żadnych cukrów prostych. No, dla mnie, mówię, w tej chwili to jest po prostu raj dla osób, które chcą dobrze wyglądać. Słuchajcie, to mi przypomniałeś, że znowu jak ja zaczynałem, pierwszy raz w życiu zrobiłem dietę, a to ja sobie wyczytałem w takim piśmie, kiedyś był Jacek. No wiem, rozmawialiśmy już kiedyś. No, no i tam była taka dieta, tak się nazywała, jakościowa właśnie. I jakby chodziło tylko o to, żeby jeść pewne produkty. I z nich tak naprawdę jadło się ile się chciało, tam żeby białko było, tam było no, te 2 gramy na kilogram wagi ciała i tam węglowodany to tak jakby na oko się jadło i tak dalej. No ale były tylko ryż, płatki owsiane, ziemniaki, no i koniec, i warzywa. Więc generalnie ja zrobiłem na tym bardzo dobrą formę, to była moja pierwsza dieta i zrobiłem bardzo dobrą formę na tym, a to też dlatego, że jakby no nie byłem w stanie zjadać tego ryżu. Tak dużo. Ja tam miałem niskie kalorii, bo kiedyś były takie czasy, że się nie jadło praktycznie w ogóle tłuszczy, no więc jakby już jak te tłuszcze uciekają, nawet jak dosięgnie tam, nie wiem, 50 gramów tłuszczu dziennie, to już mamy prawie 500 kalorii. No. A tu jak wtedy było praktycznie nisko tyle, co w kurczaku i tak dalej, czy w jakichś chudych rybach, no to praktycznie nic nie było, no to ta kaloryczność była bardzo, bardzo niewielka. Mimo tego, że jadłem tam na przykład z 200 gramów białka, to tych węgli jak nawet jadłem 300-400, to i tak, to tak było czy siak, mniej niż potrzebowałeś. Tak, to było znacznie mniej niż ten. I powiem wam, że no wiadomo, nudna dieta, ale też dawała efekty, nie? Dopiero znacznie później, słuchajcie, dopiero znacznie później, jak ja tam już startowałem długo, to dopiero zaczęli kulturyści tak naprawdę liczyć te kalorie. Bo wcześniej to się mówiło tak, że tylko się liczy jakby makro, nie? Że się ustala tylko białko, tylko węglowodany, a tłuszcze się kiedyś trzymało zawsze. Ale czy faktycznie, Radek, liczą teraz kulturyści kalorie? Bo ja ci powiem, że tak jak nawet rozmawiam, gdzieś jestem na kursach, to znaczy, masz rację, że raczej nie, ale kulturyści liczą cały czas te makroskładniki, nie? No, no wiadomo, że to potem łatwo sobie przeliczyć na kalorie, nie? Ale gdzieś tam, znaczy ja tam się spotykam na przykład często, że ludzie na przykład przyjeżdżają i mówią, że je tyle kalorii na przykład, nie? Że mi mówią, ile jedzą, czyli wiedzą, ile jedzą. Mhm. Nie, że kiedyś to, jak się z kulturystą gadało, to nigdy nie wiedział, ile kalorii. No, nie musiałbym sobie przeliczyć, ale jem czysto białka, czysto. Bo wiedzieli tym tak, ile jedzą makroskładników, no, dokładnie. Ta, a teraz jednak ludzie przychodzą, że ten mówi, to nieraz mnie pytają, myślisz, że tam 2500, 2600 to jest dla mnie okej? Okay? Więc nawet ja czasami mam takie rozmowy, że nie rozmawiam nawet o makro, tylko jednak o tych kaloriach. Nie? Chociaż zdaję sobie sprawę, że ci ludzie, z którymi rozmawiam, wiedzą, że trzymają tą podaż tych, chociażby białka na takim poziomie, jak trzeba. Nie? Słuchajcie, ja może na zakończenie tego tematu przytoczę taki przykład zawodowych kulturystów zza oceanu, którzy no naprawdę mają i genetykę, i fenomenalną wiedzę, mają dobrych trenerów, używają odpowiednich środków, tak, odpowiednich środków. Chodzę tutaj o dopingi i mają dobry sprzęt do trenowania i jak zobaczycie na ich materiały wideo, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, zobaczycie, co oni jedzą, to są czyste produkty. I teraz, gdyby kalorie ci trenerzy, freak fitnessowcy, pokazują ten, ale jeżeli mówimy o kulturystach, no to wiadomo, że jest mega monotonia. No i teraz, dlaczego o tym wspominam? Czy ktoś z fenomenalną genetyką i mający świadomość tego, że tylko jakby kalorie są najważniejsze, myślicie, że nie zjadłby sobie pizzy, czy nie zjadłby kebaba, czy czegokolwiek innego, jakby wiedział, że to nie będzie miało negatywnego wpływu na jego wygląd? A przecież mają trenerów, którzy się na tym znają. Znają. To nie są tak, że sam sobie wymyślił. Dokładnie, biedę. Także niech to będzie takim podsumowaniem tego tematu i taką kropką nad i, czy makroskładniki są równie istotne jak kalorie. No dobra, słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękujemy wam serdecznie. Pamiętajcie, żeby wpisywać kolejne tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w następnych materiałach. Pogadajmy o i do zobaczenia w następny czwartek. Pozdrawiam.